Witam Państwa. Jak wspomniał mój przedmówca, będzie to podsumowanie sezonu, ale również będzie to podsumowanie mojej pracy, kiedy podjąłem się tego wyzwania i zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu. Jest to trochę dłuższy czasowy okres i warto do niego wrócić, ponieważ kibice na pewno oczekują raportów, oczekują pewnych wyjaśnień. Dlatego postanowiliśmy zorganizować tą konferencję z prezentacją. Uważam, że liczby, o których będę chciał powiedzieć, nie tylko w kontekście wyników sportowych, ale również finansowych, są bardzo ważne i przybliżą Państwu sytuację, która panuje w klubie. Zacznę od walnego zgromadzenia zwyczajnego akcjonariuszy, które odbyło się 22 grudnia podsumowującego rok obrotowy, który był wyjątkowym rokiem. Trwał półtorej roku tak naprawdę. Jest to rok obrotowy, który trwał od 1 stycznia 2019 roku i kończył się 30 czerwca 2020 roku. Zarząd klubu w mojej osobie uzyskał absolutorium. Podsumowując krótko walne zgromadzenie, jakby działalność dalsza spółki nie jest zagrożona. Główny akcjonariusz miasto, pan prezydent, który reprezentuje głównego akcjonariusza, chce dalej, żeby klub istniał. My również dokładamy wszelkich starań. Nasza wielogodzinna praca przez okres 17 miesięcy, kiedy pełnię tą funkcję, była różna, tak? Były różne wahania nastrojów społecznych, różne wahania ze sfery finansowej, sportowej, duże zmagania, dużo wyczerpującej pracy. Ta praca po kilkanaście godzin dziennie, która na pewno odbija się na pracownikach, na ich życiu prywatnym, moim również. Tu z tego miejsca chciałem podziękować rodzinie, małżonce, którzy są cierpliwi i pozwolili mi wypełniać te obowiązki kilkanaście godzin dziennie, żeby ten klub mógł dalej funkcjonować. Od momentu, kiedy zespół awansował do pierwszej ligi, było to w sezonie 2018-19, duże trudności, kiedy przychodziłem, dosłownie dni decydowały i godziny o tym, czy zespół uzyska licencję na udział w rozgrywkach pierwszej ligi. Udało się to uzyskać. Nie powiem, że bez bólu i bez jakichkolwiek kłopotów. Po odwołaniach uzyskaliśmy tą licencję. Wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się klub. Wiedzieliśmy, jaką kadrą dysponujemy i ten czas, presja czasu powodowała budowanie kadry. Na pewno, wracając z pamięcią, to wielu ekspertów z dziedziny piłki nożnej w Polsce stawiało nas na straconej pozycji. Jednakże dzielnie rywalizowaliśmy w tej lidze. Napędziliśmy sobie, że tak powiem, dużo optymizmu, szczególnie po rundzie jesiennej, kiedy to zespół plasował się w górnych rejonach tabeli i patrzyliśmy, co przed nami, a nie za nami. Niestety pandemia i szereg różnych okoliczności spowodowały, że fatalnie rywalizowaliśmy w pierwszej lidze na zapleczu ekstraklasy. Sportowy wynik był bardzo niezadowalający. I niestety czekała nas relegacja, opuściliśmy szeregi pierwszej ligi. Jakby takie zestawienie, którym zawsze kierują się kluby, liczby punktów, które potrzebne są do tego, aby utrzymać się na poziomie zaplecza ekstraklasy. Była to sytuacja wyjątkowa w sezonie 19-20, kiedy to spadliśmy z pierwszej ligi. Potrzebne było aż 41 punktów, żeby utrzymać się na tym poziomie. Jak pokazują lata wcześniejsze, od sezonu 2011-12 aż do
sezonu 19-20 maksymalna liczba punktów do utrzymania była w liczbie 39 i jakby zdobywając liczbę 40 punktów, nikt nie spodziewał się, że może nastąpić relegacja. Nie chciałbym wracać już do mniej szczęśliwych, bardziej szczęśliwych okoliczności, do ostatnich kolejek, kiedy to w krzywdzący sposób poprzez podyktowanie choćby niesłusznego rzutu karnego w meczu w Opolu nie zdobyliśmy punktu, który był konieczny, czy niestrzelonym do niestrzelonego rzutu karnego w decydującym meczu z Sandecją. Niestety stało się tak, że spadliśmy i znowu zapaliła się czerwona lampka. Znowu wielu zastanawiało się, w jakiej kondycji finansowej jest klub, miasto, Rada Sportu, która jest powołana przy Urzędzie Miejskim. Zadawała szereg pytań. Konieczne to było z korektą planu rzeczowo-finansowego. Konieczne to było w związku, konieczne było również w związku z planem naprawczym miasta, stworzenie planu naprawczego restrukturyzacyjnego dla spółki Olimpia Grudziądz S.A. Długo trwało opracowywanie tego planu, kierując się możliwościami miasta, ograniczonymi w stosunku do lat poprzednich, kiedy to te kwoty dokapitalizowań były znacznie wyższe. Jeżeli chodzi o sezon 2020-2021, drużyna występowała na poziomie drugiej ligi. Przerwa między rozpoczęciem do następnego sezonu była bardzo krótka i czekała nas budowa drużyny, można powiedzieć, od nowa. Nie było nas stać na piłkarzy, którzy wcześniej funkcjonowali na poziomie pierwszej ligi. O tym zresztą bardzo restrykcyjnie mówił plan rzeczowo-finansowy i plan naprawczy. Niestety na chwilę obecną drużyna znajduje się na przedostatnim miejscu. Niestety zdobyła tylko 13 punktów, wygrywając trzykrotnie, czterokrotnie remisując, odnosząc 10 porażek. Dla nas problemem stało się wygrywanie meczów u siebie. Nie wygraliśmy żadnego meczu w roku 2020 na własnym stadionie, poza potyczką pucharową z rezerwami Lecha Poznań. I to jest bardzo zły wynik. Uważam, że drużyna, którą zbudowaliśmy, mogła zdobyć tych punktów więcej. W kilku meczach wypuściliśmy zwycięstwo, można powiedzieć, w ostatnich minutach i niestety znajdujemy się w momencie takim, kiedy trzeba poczynić wszelkie kroki, żeby zespół wprowadzić jakieś korekty, wzmocnić zespół, który za wszelką cenę utrzyma poziom drugiej ligi. Szczebel centralny to jest jakby nasz cel, utrzymanie go w pierwszej kolejności, a potem przy uporządkowaniu sfery finansowej granie o wyższe cele, wyższe lokaty. Kolejny etap funkcjonowania pierwszego zespołu, spółki Olimpia S.A. na chwilę obecną nie jest zagrożony. Środki budżetowe, które zostały ujęte czy w programie naprawczym, czy w planie rzeczowo-finansowym, są na wystarczającym poziomie, nie generując dodatkowych długów. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera kwotę 2 milionów złotych na rok 2021. W pierwszej kolejności będzie to pierwsze półrocze wartość 1 miliona złotych ze strony miasta plus środki, które pozyskujemy jako klub. Nie tylko z tytułu transferów, ale również z tytułu usług reklamowych. Chciałbym pokazać pewne liczby, które pewnie w większości z Państwa są znane. Ci, którzy nie wiedzą, to chciałbym cofnąć się do roku 2018, kiedy kwota dokapitalizowania spółki przez głównego akcjonariusza, przez miasto gminę Grudziądz wynosiła 3 miliony 500 tysięcy złotych. W roku 2019 3 miliony 800 tysięcy złotych i w roku 2020 2 miliony 300 tysięcy złotych. Jakby te liczby pokazują, szczególnie to zielone okienko pokazuje, że w stosunku do roku poprzedniego otrzymaliśmy dokapitalizowanie o wartości niższej o 1,5 miliona złotych. Przy
wcześniejszych jakby zobowiązaniach, o których zaraz też powiem. Kolejne liczby, które pokażę, wskazują, że sytuacja była bardzo trudna. Pokażę deficyt, który ciążył na spółce od roku 2018. Jakby można to określić pewną kulą śnieżną, która się toczyła z dużym rozpędem. Musieliśmy się z tym zmierzyć i tych środków pieniężnych, których brakowało już w roku 2018, to jest 1 280 816 zł i 9 groszy. To jest kwota, która można powiedzieć kolokwialnie, której zabrakło, żeby pokryć zobowiązania z roku 2018. W różnych formach były również to zaciągane pożyczki wcześniej, we wcześniejszych latach, niektóre sięgały roku 2013-2014. Jesteśmy na etapie realizacji końcowych spłat tych zobowiązań. W kolejnym roku 2019 ten deficyt zmniejszył się już na 768 900 tysięcy złotych i 43 grosze. I w roku bieżącym, czyli w dwóch kwartałach tego nowego roku obrachunkowego, który trwał 1 lipca 2020 i będzie kończył się 30 czerwca 2021. Na chwilę obecną ta strata, ten deficyt jest na poziomie 306 928 zł. Pokazuje to, że w ciągu dwóch lat spółka zmniejszyła deficyt o 77%. Ktoś powie, że jest to dużo, ktoś powie, że jest to mało. Ja uważam, że jest to wartość kosmiczna, z którą musieliśmy się zmierzyć. Była to jakby jedyna nadzieja na to, że miasto, właściciel, miasto gmina Grudziądz pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki. I to są takie wartości, które dobitnie, można powiedzieć, dały nam w kość i też mają ogromny wpływ na wynik sportowy. Pokażę to może również w stratach średnich w przeliczeniu na kwartał. Średnia strata na kwartał w 2018 roku wynosiła 913 441,38 zł. W roku obrachunkowym 2019 do czerwiec 2020 średnia strata wynosiła 802 900 zł i 2 grosze i średnia strata dwóch pierwszych kwartałów 2020 roku, tego nowego roku obrachunkowego, który, jak wspomniałem, rozpoczął się 1 lipca 2020, jest na poziomie 153 464 zł i 6 groszy. Jak widzicie Państwo, jest to przepaść, aczkolwiek to pozwoliło nam uzyskać płynność finansową, spłacać zobowiązania. Na chwilę obecną, szkoda, że nie ma akurat Damiana Ciechanowskiego, kapitana, który w tym klubie jest dłużej, mógł powiedzieć również, jak to wyglądało w latach poprzednich, choćby z wypłatą wynagrodzeń dla piłkarzy. Kiedy ja sięgam pamięcią, kiedy byłem też trenerem, można powiedzieć, że nie wiem, czy miała kiedykolwiek taka sytuacja miejsce, że piłkarze przez całą rundę otrzymywali wynagrodzenie w terminie z ostatnim wynagrodzeniem wypłaconym również w terminie i uważam, że jest to dobry kierunek. Polityka finansowa. Jeszcze raz wracam do tego. Niektórzy mogą zarzucać, że myślimy tylko o pieniądzach, finansach, a nie o efektach sportowych. To można traktować dwojako, tak? Jako były trener również mam ambicje sportowe i chciałbym, żeby ten klub funkcjonował na jak najwyższym poziomie. Uzyskiwanie licencji również skierowane było na to, żeby uzyskać licencję na poziom ekstraklasy w sezonie 2019-20. Pierwsza runda wskazywała, że przynajmniej udział w barażach jest możliwy. Dlatego kierujemy się również aspektem sportowym.
ale stosując żelazną dyscyplinę finansową, co wpływa na poprawę płynności finansowej i ewentualnie kierowanie naszych działań na pozyskiwanie środków finansowych, które zabezpieczają nam budżet z tytułu choćby transferów, Pro Junior System czy usług reklamowych. Przejdę może do wartości kwot transferowych. Nie chciałbym, żeby moja praca, praca osób, które są zatrudnione w klubie, była odbierana tylko, że jesteśmy zorientowani na komercję. Tak? Liczby, kwoty z uzyskanych transferów na chwilę obecną, w ostatnim czasookresie, o którym wspominałem, jest to 1 624 000 złotych netto. Jest to wartość, uważam, bardzo duża. Najwyższa z klubów, które występowały na poziomie pierwszej ligi w poprzednim sezonie, również na poziomie drugiej ligi. Jeżeli chodzi o okres poprzedniego roku obrachunkowego, jest to wartość 1 130 000 złotych. I jeżeli chodzi o nowy rok obrachunkowy, który zaczął się 1 lipca 2020, na chwilę obecną jest to wartość 494 tysiące złotych. Tworząc plan naprawczy, założyliśmy wartość na poziomie 400 tysięcy złotych. Spotykało się to z różnymi opiniami, że jest to niewykonalne, występując na poziomie drugiej ligi. Jednakże te ruchy transferowe pokazały, że środki, które możemy pozyskać z tego tytułu, no, są bardzo dużą wartością i one tak naprawdę uratowały życie tego klubu. Te wszystkie zobowiązania wcześniejsze mogliśmy pokrywać, mogliśmy regulować. Rozbiliśmy również to na transfery zagraniczne i transfery krajowe. Wiele osób zarzucało nam, że sprowadzamy zbyt dużą ilość piłkarzy zagranicznych. Można się z tym zgodzić, można nie. Nie każdy piłkarz zaprezentował odpowiednią wartość sportową. Czy kierunek taki jest dobry? Na pewno długofalowo jako klub nie zamierzamy kontynuować polityki nadmiernej liczby obcokrajowców, aczkolwiek czynników było wiele, tak, które powodowały kontraktowanie piłkarzy z zagranicy. Często byli to piłkarze na dorobku, którzy chcieli się pokazać, którzy chcieli zaistnieć w futbolu. Tych, po których sięgaliśmy z rynku krajowego, doświadczonych, prezentujących odpowiednią wartość, było również wielu, ale często napotykaliśmy na zaporę finansową i naszego klubu po prostu było na to nie stać. Może w przyszłości, jeżeli kondycja klubu się poprawi, no będziemy mogli zatrudniać piłkarzy za wyższe wartości. Procentowy udział zawodników młodzieżowych w rundzie jesiennej wynosi 24,2%. Jak wiemy, obowiązek udziału piłkarzy o statusie młodzieżowca w ciągu jednego meczu jest minimum dwóch. Łączna wartość minut to jest 4051. Nie wszyscy jeszcze są objęci spełnieniem wymogów, tak? Minimum 5 spotkań i 270 minut. Nie wszystkie minuty są zsumowane, ale według zestawienia, które przedstawiło 90 minut, na chwilę obecną jest to szóste miejsce w Pro Junior System. Także możemy liczyć również na profity z tego tytułu. Wartościowymi piłkarzami na pewno są piłkarze młodzieżowi, jeżeli chodzi o klasyfikację Pro Junior System, którzy są wychowankami klubu. W kadrze na chwilę obecną mamy kilku takich piłkarzy. Trenerzy do tej pory nie skorzystali z takich piłkarzy, którzy mogą punktować razy dwa. Jest to ocena trenerów i to oni decydowali, jakich piłkarzy desygnują do meczu. Kiedy przychodziłem do klubu w maju 2019 roku, zrobiliśmy takie zestawienie wychowanków, którzy brali udział w meczach na poziomie szczebla centralnego.
od sezonu 2011-2012 takich wychowanków zagrało tylko 11 w 9 sezonach, prawie 9,5 sezonu można powiedzieć, tak, bo wliczając połowę tego sezonu jest to łącznie 2390 minut, co daje nam 250 minut, 251 minut na sezon. Powiem szczerze, że zaglądaliśmy do innych statystyk, innych klubów i tu jesteśmy ewenementem, który jakby najmniejszą liczbę tych wychowanków ukształtował na takim poziomie, który gwarantowałby ich większy udział w meczach. Zmieniało się wielu trenerów na przestrzeni tych 9 sezonów i jakby każdy miał do dyspozycji takich wychowanków, no niestety oceniono tak, że ich poziom sportowy nie jest na tyle wysoki. Dwutorowo działamy również restrukturyzując szeregi Akademii Piłkarskiej. Zdecydowaliśmy się na powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, tak? Bo tylko odpowiedni wymiar czasu, przepracowanych godzin przez młodych piłkarzy daje możliwość im w pełni rywalizować z rówieśnikami z innych akademii piłkarskich kraju. Chodzi tu o promowanie zdrowego trybu życia, o edukację piłkarską właśnie na tym poziomie, który będzie kwalifikował. Oczywiście we wszystkim potrzebna jest cierpliwość, tak? Często jest tak, że szkoła funkcjonuje dopiero od września 2020 roku. No i nie można oczekiwać natychmiast zdecydowanych wyników. Działa na poziomie 3 oddziałów klasowych. Jest to klasa pierwsza, 2 klasy drugie, pogimnazjalna i po szkole podstawowej. W kolejnym roku szkolnym będzie kolejny nabór. Na chwilę obecną uczących się w Szkole Mistrzostwa Sportowego jest 61 uczniów. Ta liczba poprzez rekrutację dodatkową będzie zwiększona do maksymalnej liczby na chwilę obecną dopuszczalnej 72 takich młodych zawodników. Szeroko zachęcam wszystkich rodziców, wszystkich naszych adeptów do tego, aby przystąpić do nauki właśnie w tym liceum. Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel wynosi 215 tysięcy złotych. Wrócę jeszcze do często zadawanych nam pytań, że rodzice płacą składki, że to jakby beneficjentem tych składek jest spółka, jest pierwsza drużyna. Tu chciałbym kategorycznie zaprzeczyć, tak? Mimo że rodzice płacą składki czesne, miesięczne za udział w zajęciach w obrębie akademii, ta kwota, która była brakującą sumą na funkcjonowanie akademii, jest to kwota około 260 tysięcy złotych. Po odliczeniu tych składek od rodziców jest to kwota, która była potrzebna na organizację meczów, organizację wyjazdów, kadrę trenerską, opłaty związkowe i jeszcze szereg drobniejszych wydatków. Dlatego właśnie pomysł na powołanie stowarzyszenia, które w konsekwencji było organem powołującym Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Akademia uzyskała certyfikację Złotej Gwiazdki w roku 2019. Klub uzyskał z tego tytułu wartość ponad 200 tysięcy złotych. Akademia będzie objęta, wypełniając szereg restrykcyjnych wymagań związanych z prowadzeniem akademii, monitoringiem treningu, odpowiednimi kwalifikacjami, które muszą spełniać trenerzy, zwiększanie poziomu sportowego, tak, w naszych grupach młodzieżowych, w najstarszych rocznikach drużyn juniorskich. Jakby celem naszym jest wprowadzenie drużyn do Centralnej Ligi Juniorów. Na chwilę obecną drużyny te występują w ligach wojewódzkich. Uważam, że to nie tylko splendor, ale podniesienie poziomu rywalizacji spowoduje, że ci młodzi piłkarze będą
na wyższym poziomie sportowym. Baza, którą dysponujemy, jest skromną, jeżeli chodzi o taki ranking krajowy. Tu przy dobrej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku udało się w tych ostatnich okresach poprawić jakość pracy trenerów, wymiana piłkochwytów na boisku treningowym. Wcześniej straszyło to dziurami, ale najważniejszym aspektem jakby tej infrastruktury sportowej było uzupełnienie w ilości ponad 20 ton granulatu na sztucznym boisku, co poprawiło jakość pracy i bezpieczeństwo szkolących się tam młodych piłkarzy. Na obiekcie centralnym, gdzie odbywają się zajęcia, przynajmniej większość z tych zajęć, był przeprowadzony remont obiektów moriwowskich. Nie objął on pełnego kompleksu szatni Akademii Piłkarskiej, ale jesteśmy z tego i tak bardzo zadowoleni. Ten obiekt wygląda zdecydowanie lepiej. Udało się w ramach tych prac z własnych środków przeprowadzić w wysokim standardzie remont szatni dla trenerów. Własnym wkładem finansowym i pracy za to chciałbym też podziękować niektórym trenerom, innym pracownikom klubu, którzy przyczynili się do remontu pomieszczeń Akademii. Ten remont jeszcze cały czas trwa, ale no nie mamy na to dodatkowych środków, więc musimy być cierpliwi. Klub biznesu, o którym chciałbym teraz krótko powiedzieć, który funkcjonuje przy klubie. Jest to reaktywacja tworu, który istniał wcześniej. Na skutek różnych zawirowań był w pewnym momencie odwołany i nie funkcjonował. Powołano go ponownie. Tych umów reklamowych na chwilę obecną mamy kilkadziesiąt. Oczywiście jest pandemia i zdajemy sobie sprawę, że każdemu przedsiębiorcy jest ciężko. Tu z góry chciałbym podziękować wszystkim członkom klubu biznesu, wszystkim osobom, które nas wspierają. Wolumen w roku obrachunkowym, który się zakończył, tak jak wspomniałem, 30 czerwca 2020 roku, wyniósł 668 739 zł i 39 groszy netto. Uważam, że wartość jak na czas i sytuację związaną z pandemią jest satysfakcjonujący. Często jesteśmy sponsorami, mniej korzystając z tych możliwości klubu biznesu. Te wszystkie spotkania, które były zaplanowane z dużymi utrudnieniami, mogły się odbyć w bardzo ograniczonych ilościach. I tu jeszcze raz gorąco chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierają, że są z nami, bo są, jak widać po cyfrach, dużą wartością finansową, która pomaga nam funkcjonować.